Dzień dobry Państwu, Paulina Matuszewska, Studio Paula, kosmetologia estetyczna. Moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Bugaj. Dzień dobry. Psycholog. Pomyślałam, że w tym czasie, którym nam towarzyszy, gdzie jest dużo lęku, niewiadomych sytuacji i strachu, a my przygotowujemy się jako kosmetolodzy do otwarcia, ponownie odmrożenia gabinetów kosmetologicznych, że to będzie dobry materiał i dobry dialog, aby zapytać, co mogą czuć moi klienci, klienci Studio Paula przed pierwszą wizytą. Mhm. Na pewno mogą czuć strach, lęk. Ja pamiętam, że jak się zamykałam, to zamknęłam się 2 tygodnie wcześniej przed decyzją rządu. Zrobiłam to dlatego, ponieważ mnie osobiście towarzyszył lęk, towarzyszył mi strach przed niewiadomą, ponieważ nie znałam przeciwnika, nikt tak naprawdę nie wiedział, o co do końca chodzi. Mogliśmy obserwować kraje, w których to wszystko się wydarzało, więc ja z racji odpowiedzialności o siebie, o mój cały zespół i Was jako klientów, pomyślałam, że będzie to odpowiedzialne i tak też zrobiłam. Natomiast dzisiaj chcę się do tego jak najlepiej przygotować dodatkowo sprzętowo, jak i gabinetowo, jak i również tak merytorycznie. To więc jeżeli pozwolisz, Agnieszko, to tak, podziel się ze mną i z moimi klientami. Tak, generalnie rodowód tego był też taki, że chciałyśmy z Paulą porozmawiać o tym przez telefon, a następnie Paula zaproponowała, że a to nagrajmy. No to nagrałyśmy. Bo pytanie Pauliny było takie właśnie, jak tutaj lepiej zrozumieć klientów pod kątem tego, co się dzieje w głowach. I tu faktycznie Paulina mówiłaś o strachu i o lęku. To strach i lęk to są takie naturalne emocje, które nam towarzyszą. Bardzo często opowiadam o tym, bo prowadzę na co dzień szkolenia i też pracuję dla firm, udzielając w obecnych czasach takiego wsparcia psychologicznego. I kiedy prowadzę takie no teraz zdalne webinary, to opowiadam, że strach a lęk to jest pewnego rodzaju różnica. Nie? I to, co klienci mogą czuć obecnie, no to z jednej strony strach, a strach to jest takie naturalne nasze zagrożenie, można powiedzieć taka emocja, która sprawia, że my boimy się realnego zagrożenia. Czyli kiedyś w przeszłości mieliśmy tego drapieżnika, który stawał nam na drodze, no i to było realne zagrożenie. I to jest wtedy strach. Strach jest taką reakcją automatyczną, bardzo pierwotną, ewolucyjną. Natomiast lęk to jest druga reakcja, druga emocja. To jest taka reakcja naszego organizmu, gdzie my nie mamy realnego zagrożenia, ale mamy wyobrażone zagrożenie. No i teraz właśnie ja często dostaję pytania od klientów i podejrzewam, że tutaj też Twoi klienci, bo sama też jestem jedną z klientek, mogą mieć taką teraz rozkminę, no to co, czy ja czuję lęk, czy strach, nie? W obecnej sytuacji no mamy i jedno, i drugie, nie? Bo strach jest realny, bo gdzieś słyszymy, że ludzie chorują obok nas, a z drugiej strony lęk, no bo też kręcimy sobie czarne scenariusze, nie? I też, no i takie to jest podstawowe rozróżnienie, więc myślę, że coś takiego może się dziać tutaj w głowach, że tak powiem, jakbyśmy miały zrobić taką wiwisekcję u klientów, no bo sama jestem też jedną z klientek, nie? No i moje pytanie, jakie się nasuwa, jak korzystam na przykład z gabinetu, no to jakie tutaj są środki bezpieczeństwa, no nie? Żeby tak zebrać się, czy zaopiekować się tym moim strachem, lękiem, no nie? Czy mam odczuwać lęk, czy strach, czy nie, jeżeli przychodzę do Ciebie, no nie? Sama wiesz, Agnieszka, jak przychodzisz, to środki dezynfekcji, jednorazowe produkty, które są na leżankach, to wszystko jest. Ponieważ takie gabinety jak nasz, czyli gabinety kosmetologii estetycznej, od początku istnienia tak naprawdę, produkty jednorazowe, produkty do dezynfekcji i ochrona osobista są standardem. Więc co zrobiliśmy więcej? Więcej zrobiliśmy tego, że przy każdym zabiegu będą nam towarzyszyły rękawiczki jednorazowe, przy każdym zabiegu będą nam towarzyszyły maseczki i dodatkowym zabezpieczeniem, które wprowadziliśmy, czego nie mieliśmy, jest ozonowanie pomieszczeń.
Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że nasze studio ma 4 gabinety, więc też nie będzie dużych poślizgów, nie będziemy musieli się bardzo spieszyć, tylko faktycznie to ozonowanie będzie w swoim prawidłowym czasie się rozgrywać, ponieważ jeżeli jeden gabinet będzie zajmowany przez klienta, będzie w pełni dezynfekowany, będzie ozonoterapia, klient, nowy klient przechodzi do innego gabinetu. Więc będzie rotacja, na pewno ułatwi nam to pracę. Dodatkową rzecz, którą wprowadziłam dla kosmetologów, jest szubica, ja ją pokażę. To jest szubica z powiwu węglanu, która się nie rysuje, może ja ją przymierzę. Bardzo dobrze przez nią widać. I pod szubicą będzie maska. Będziemy wyglądać jak większość osób w usługach. Nie jest to niewygodne, natomiast na pewno będzie się trzeba do tego przyzwyczaić. Będziemy przez jakiś czas pracować przy zamkniętych drzwiach i już wiem, że zapisy mamy długoterminowe, ponieważ od 13 marca w zasadzie jest gabinet zamknięty, więc przesuwamy tydzień, bo my dalej nie wiemy, kiedy będziemy mogli się otworzyć. Więc tyle. Pewne rzeczy wyjdą w tak zwanym międzyczasie. Na pewno będziemy pracować póki co przy zamkniętych drzwiach, aby oswoić siebie z sytuacją, jak i naszych klientów. Ja tak myślę sobie też, Paulina, że bo taki był cel, tak jak my się tutaj spotykałyśmy, żeby lepiej zrozumieć perspektywę klienta, to myślę, że też ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że generalnie my jako ludzie mamy naprawdę niezwykłe zdolności adaptacyjne, nie? Czyli jest taki moment, że teraz już trochę przywykliśmy do czegoś takiego jak przyłbica, co kiedyś to były sceny z filmów, nie? Natomiast my jako ludzie mamy bardzo duże takie umiejętności, szybko się adaptujemy. Już teraz jest kolejny tydzień, kiedy jesteśmy pozamykani, natomiast jest tak, że jest to dla nas już coraz bardziej normalne i naturalne. Nie? Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że będą na pewno takie osoby, które nadal przychodząc do gabinetu będą się czuły, no będą spięte, będą niepewne. I dlatego myślę, taki moment, kiedy spotykam się w drzwiach z jakąś drugą osobą, no to na pewno generuje kolejne napięcie, kolejny stres. No nie? I tutaj, tak jak mi wspominałaś, że ludzie nie będą się nawzajem jakoś stykać, no to myślę, że to może jakoś w pewien sposób pewne osoby na pewno uspokajać, no nie? Tak, ponieważ my również będziemy się, klienci mogą się do nas zapisywać online, mogą się zapisywać telefonicznie, ale również dotychczas było tak, że przychodził tylko SMS, który był powiadomieniem. Natomiast teraz nasza recepcja będzie dzień wcześniej dzwoniła do klienta, będzie robiła też wstępny wywiad dotyczący stanu zdrowia. Jak i również będzie informował, że jeżeli pani byłaby wcześniej, to bardzo prosimy o kontakt, można zostać w samochodzie bądź w naszym ogródku, żeby faktycznie tych sytuacji nie było, gdzie ludzie się ze sobą mijają. Ja poszłam również dalej, jeżeli chodzi o sanepid, o Departament Zdrowia, więc mam śladowe informacje, więc mogę ci powiedzieć tak między nami, bo tak się spotkałyśmy, że to, co robimy w Studio Paula, jest ponadprzeciętne, więc my nie mamy takich wymogów, aby to wszystko zrobić, ale z racji tego, żeby właśnie nam nie towarzyszył strach ani lęk, to chcę zrobić wszystko, co możliwe, aby go najmocniej zminimalizować. Też zastanawiam się, jak ludzie mogą się relaksować. Dokładnie, bo jest teraz taki moment, że kiedy my odczuwamy czy lęk, czy strach, czy inne osoby mogą odczuwać też frustrację, złość, nie? To mamy takie emocje, które bardzo mobilizują organizm, tak? Uruchamiają to coś, co my nazywamy jako psycholodzy, ten układ walki i ucieczki. Bardzo pierwotny mechanizm, czyli to jest pełna mobilizacja organizmu, to jest przyspieszone tętno, to są poszerzone źrenice. No jesteśmy wcale w gotowości, żeby właśnie albo walczyć, wtedy kiedy odczuwamy jakąś frustrację, irytację, no a na co dzień zamknięcie w domu, no to może generować tego typu emocje. Także ja z czymś takim też się spotykam, kiedy pracuję indywidualnie właśnie z klientami. Ale strach i lęk z kolei mobilizują organizm, napinają ten organizm, adrenalina, kortyzol, no to są wszystko te hormony, które też wpływają na to, że my jesteśmy cały czas w napięciu, zaciśnięte szczęki, ramiona. No i to jest to coś, co sprawia, że też możemy z czymś takim chodzić, nie, na co dzień. Więc to, co my robimy, jak na przykład prowadzę szkolenia czy warsztaty z radzenia sobie ze stresem,
no to często porównuję, że ten układ nerwowy współczulny, czyli ten odpowiedzialny za walkę, no to jest taka waga, nie? I jeżeli on występuje teraz więcej go, no to trzeba go jakoś równoważyć. No i mamy na szczęście drugi układ nerwowy przywspółczulny, który jest uruchamiany w naszym ciele wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani. Zazwyczaj uruchamia się wtedy, kiedy kładziemy się już spać. No oczywiście nie mówię o tych przypadkach, że kładziemy się spać i dalej myślimy, no nie jesteśmy napięci, co też jest naturalne i też się z tym spotykam teraz, kiedy pracuję z klientami, że mają taki ciąg myśli. Ciężko to wyłączyć. Ale to wtedy ja im tłumaczę, że no to znaczy, że ten układ nerwowy, współczulny, walka, ucieczka, no cały czas pracuje, czyli cały czas napięcie. No to teraz jak wpłynąć na ten przywspółczulny? No żeby nie trzeba było korzystać za każdym razem tutaj z psychologa, no to chociażby to, co my sami możemy zrobić, no to otaczać się takimi rzeczami, takimi okazjami, pewnie takimi, którymi w Twoim gabinecie też jest co niemiara, prawda, jeżeli chodzi o możliwość relaksu. Żeby tutaj jednak w taki sposób wpływać sobie na ten układ nerwowy, który jest odpowiedzialny za relaks, no nie? Żeby jakoś starać się równoważyć to, nie? Dla naszego organizmu. Tak, bo ja właśnie zaobserwowałam, bo zrobiłam taką ankietę wśród swoich klientów, która była anonimowa. Udostępniłam ją na naszym fanpage'u Studio Paula, jak i na naszej prywatnej grupie. I powiem szczerze, że większość odpowiedzi bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Mam tą świadomość, że w większości to są nasi klienci, którzy znają jak my działamy, znają cały mój zespół, znają mnie, że ludzie są gotowi przyjść już, od razu, na zabieg na twarz. Bardzo mnie to ucieszyło, bo zastanawiałam się, kiedy, jak pozwolę nam, możecie się odmrażać, kiedy nastąpi ten moment, że ludzie zaczną się odważać, żeby właśnie wyłączyć ten lęk, ten strach, o którym rozmawiałyśmy. Chyba wszystko mamy, no nie? Czy coś jeszcze jest takiego, co chciałabyś dowiedzieć się, dopytać, jeżeli pod kątem psychologicznym, co jeszcze się może dziać? Ja wiem wszystko, natomiast myślę, że skoro nagrałyśmy tą naszą rozmowę, bo w międzyczasie taka sytuacja wyszła, że może to być fajny materiał również dla Państwa, to może, jeżeli Agnieszko pozwolisz, ja to teraz zakomunikuję. Jeżeli Państwo mają jakieś dodatkowe pytania do naszego dzisiejszego filmiku, to nam zadadzą i możemy je w najbliższym czasie na nie odpowiadać. Więc serdecznie dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję, Agnieszko, że przyjęłaś moje zaproszenie. Państwa pozdrawiamy, do miłego zobaczenia i życzymy Wam dużo uśmiechu. Dużo zdrowia. I dużo zdrowia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.